Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 2 lipca 2024 roku odbyły się pierwsze od sześciu lat polsko-niemieckie konsultacje rządowe. Wizyta kanclerza Olafa Scholza odbiła się szerokim echem, głównie w kontekście reparacji wojennych. Premier Donald Tusk poinformował, że podczas tych konsultacji nacisk miał być położony, jeśli chodzi o rozmowy na szeroko pojęte bezpieczeństwo, współpracę militarną oraz współpracę dotyczącą nielegalnej migracji. Natomiast no, w mediach głównego nurtu kluczowa okazała się wypowiedź i Kanclerza Scholza i premiera Tuska właśnie na temat reparacji. Zacznę od tych kwestii, właśnie, które wywołały takie emocje, czyli wypowiedzi kanclerza Scholza na temat odpowiedzialności Niemiec za miliony ofy, ofiar niemieckiej okupacji. Tutaj niemiecki kanclerz powiedział, że jego zdaniem to będą cytaty z kanclerza Scholza. Niemcy są świadome swojej wielkiej winy i właśnie tej odpowiedzialności za miliony ofiar, i będą, jak to określił, starały się realizować wsparcie na rzecz osób ocalałych. Ale nie padły żadne konkrety. To bardzo istotna kwestia. Teoretycznie, takimi świadczeniami, takimi. Hmm, Właśnie odszkodowaniami miało, mogłoby być objętych około 40 tysięcy osób w Polsce, natomiast tak naprawdę nie padły żadne konkrety, nie padły żadne realne propozycje. To bardzo ogólne, ogólne słowa. Nikt nie powiedział o konkretnym pakiecie środków finansowych na rzecz polskich ofiar i takie kwoty rzeczywiście nie padły, nie padły żadne realne propozycje. Natomiast kanclerz Scholz zaproponował coś innego, a mianowicie stworzenie w Berlinie cytuję miejsca upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej i jak to określił nazistowskiej okupacji koniec cytatu. Ten, jak to też określił dom polsko-niemiecki, miałby być, cytuję, widocznym znakiem przeciwko zapomnieniu oraz przestrogą na przyszłość. Koniec cytatu. Po raz kolejny widzimy ze strony niemieckiej okrągłe słowa, bardzo ogólne deklaracje. Mamy do czynienia z próbą nawet powiedziałbym fałszowania historii, mówienie o nazistowskiej okupacji jest zamiast niemieckiej okupacji, jest próbą właśnie wybielania Niemców z tej odpowiedzialności za, za wywołanie II wojny światowej i za miliony wymordowanych, wymordowanych ludzi. Natomiast z drugiej strony nie było takiego twardego postawienia sprawy przez stronę polską. Donald Tusk przyznał, cytuję. Że nie ma takich gestów, które by usatysfakcjonowały Polaków i takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyła to, co się stało w trakcie II wojny światowej. Koniec cytatu. Należy tutaj jasno podkreślić, że Polska nigdy się nie zrzekła reparacji od, od Niemiec, natomiast Niemcy nigdy nie wykonały w stosunku do, do Polski jakiegokolwiek realnego zadośćuczynienia materialnego za zniszczenia z czasów II wojny światowej i za ludobójstwo, które, którego Niemcy dopuścili się właśnie w okresie II wojny światowej. I tutaj trzeba to jasno podkreślić. Oczywiście kwestia szczegółowa dotycząca Sumy reparacji, jakich Polska powinna się domagać od Niemiec, to już jest kwestia osobna. Przypomnieć należy, że 1 września 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie został zaprezentowany taki raport dotyczący strat Polski poniesionych w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 i ten zespół naukowców, historyków, ekonomistów, także rzeczoznawców majątkowych oszacował, że straty Polski wyniosły 6 bilionów 220 miliardów złotych. Na tyle oszacowano właśnie no reparacje niemieckie, które Polska powinna otrzymać i te reparacje dotyczą także oczywiście śmierci ponad 5 milionów 200 tysięcy obywateli. W tej liczbie 21% to dzieci poniżej 10 roku, roku życia i o tym nam absolutnie nie wolno zapominać nie, po, nie wolno nam zapominać, do jakiej skali ludobójstwa, jakiej skali ludobójstwa dopuścili się Niemcy i jak wyglądała okupacja niemiecka Polski. Nie nazistowska, a właśnie. Niemiecka. W tym kontekście także warto podkreślić, że kanclerz Niemiec, poza ogólnikami, poza jakąś ogólną formą upamiętnienia ofiar niemieckiej agresji i okupacji, no, nie pokazał żadnej dobrej woli, jeśli chodzi o realne zadośćuczynienie. Natomiast przyjechał z konkretnymi interesami, i wydaje się, że te interesy udało mu się tutaj po prostu załatwić. Niemiecki kanclerz i polski premier podpisali specjalne porozumienie, porozumienie zatytułowane Polsko-Niemiecki Plan Działania, który jest dokumentem liczącym około 40 stron w formie takiego protokołu wyliczającego różnego rodzaju zagadnienia i zobowiązania obu państw dotyczących szeroko rozumianej takiej sfery bezpieczeństwa. Tu no, mówi się i o współpracy militarnej, i o walce z nielegalną migracją, i o bezpieczeństwie tzw. zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, i tak dalej. Natomiast wydaje się, że jednym z najważniejszych zapisów tego porozumienia były deklaracje o zapewnieniu dostaw przez Polskę. Do niemieckiej rafinerii PCK Szwed oraz wzmocnienia natowskiego łańcucha dostaw paliwa. Chodzi m.in. o rozbudowę sieci rurociągów NATO w ramach tzw. systemu CEPC. Ten pierwszy dokument, właśnie zapewniający dostawy, dostawy ropy. Do niemieckiej rafinerii, no, wywołał szereg, szereg, właśnie komentarzy, komentarzy bardzo często krytycznych w odniesieniu do rządu w Warszawie. Najogólniej rzecz mówiąc, ta deklaracja mówi o tym, że w przypadku zakłóceń w przepływach tranzytowych przez Rosję, Polska i Niemcy mają ściśle współdziałać w celu utrzymania stabilnych dostaw ropy naftowej właśnie do wspomnianej przeze mnie rafinerii Szwed, i jeżeli chodzi i działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w regionie, no i te dostawy miałyby być realizowane za pośrednictwem polskiego naftoportu i sieci przesyłowej PERN. Tutaj trzeba poruszyć kwestię też udziałów w tej, w tej niemieckiej rafinerii Szwed, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że 54% udziałów ten pakiet 54% udziałów należy do rosyjskiego Rosniewtu. Oczywiście obecnie kontrolę nad rafinerią ma zarząd komisaryczny powołany przez niemiecki rząd. Mówi się o tym, że rosyjskie udziały mają zostać sprzedane, niemniej jednak formalnie 54% udziałów w ten pakiet kontrolny ma rosyjski Rosniewt. No i pojawiły się te głosy krytyczne w Polsce mówiące o tym, że Obecny rząd tak naprawdę kwestię ewentualnego przejęcia udziałów czy wykupienia tego, tych udziałów w rafinerii Szwed, no, przez Orlen konkretnie, traktuje nieco po macoszemu, czyli tak naprawdę realnie nie stara się o to, a przede wszystkim zabezpiecza interes, interes Niemiec. Natomiast też trzeba jasno tutaj powiedzieć, że poprzedni rząd również nie zrobił w, tej, w tym zakresie zbyt wiele, jeśli chodzi o kwestię przejęcia, wykupienia udziałów przez Orlen w niemieckiej rafinerii. Podobne zresztą porozumienie dotyczące zapewnienia dostaw dla niemieckiej rafinerii podpisała minister w rządzie PiS Anna Moskwa i ówczesny wicekanclerz Robert Habeck, i to było w grudniu 2022 roku. Więc tutaj widać no pewną, pewną indolencję w ogóle rządu, w Warszawie to już pomijając jakby kwestie barw, barw partyjnych widać, że Niemcy bardzo twardo negocjują, że przyjeżdżają do Polski z konkretami, chcą realizować konkretne interesy gospodarcze, czy można im się dziwić? No oczywiście, że nie. Każde państwo realizuje swoje interesy tak jak są tego w stanie dokonać jego elity, politycznej elity, gospodarczej i tak dalej. No z tymi elitami w Polsce mamy ogromny problem. Widać ogromną dysproporcję, jeśli chodzi o kwestie przygotowania wizyt i twardego artykułowania swoich celów. Niemcy tutaj bardzo są bardzo skuteczni. No i czego najlepszym przykładem jest właśnie za zabezpieczenie interesów własnej, własnej rafinerii. Niemcy podchodzą bardzo poważnie do poznania Polski do budowania różnego rodzaju lobbies, różnego rodzaju ośrodków wpływu na terenie państwa polskiego. Wbrew twierdzeniom wielu, nazwijmy to, byłych szpiegów, byłych oficerów wywiadu, Niemcy prowadzą działalność wywiadowczą na terytorium państwa polskiego, która jest oczywiście specyficzna z uwagi na członkostwo Polski w NATO i to, że formalnie, Oficjalnie jesteśmy krajami sojuszniczymi, niemniej jednak taka działalność jest prowadzona. BND i nie tylko BND, jeśli chodzi o niemieckie służby, prowadzą swoją, swoją bardzo bardzo aktywną działalność na terytorium państwa polskiego, Niemcy posługują się różnymi różnego rodzaju także miękkimi środkami nacisku, miękkimi środkami budowy potężnych ośrodków wpływu w państwie polskim. I naprawdę te wszystkie głosy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, mówiąc o tym, że Polska jest jakimś marginalnym krajem dla Niemiec albo że Niemcy mało się interesują Polską, to nie ma absolutnego pokrycia w faktach. Jeżeli chodzi o instytucje Państwa niemieckiego, także instytucje zależne od państwa niemieckiego, są one bardzo mocno zainteresowane państwem polskim. Wystarczy spojrzeć na oficjalne, chociażby te dane dostępne w sieci dotyczące niemieckich instytucji, które działają na terytorium państwa polskiego w szerokich obszarach polityki, gospodarki, kultury, oświaty czy, czy nauki. Znajdziecie Państwo taki link do Oficjalnego przedstawicielstwa dyplomatycznego Niemiec z takimi informacjami. Proszę zobaczyć, jak ogromne jest to zainteresowanie, jak ogromna jest obecność ośrodków wpływu niemieckiego, czy ośrodków wpływu politycznego, czy gospodarczego, czy właśnie w obszarze kultury i, i, i nauki. No i wystarczy tylko jako pewien kontrapunkt podać przykłady polskich instytucji naukowych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych, które są obecne w Niemczech. No jest tutaj ogromna dysproporcja. Niemcy od wielu dekad budują swoje. Potężne wpływy w Polsce. Natomiast cała ta sytuacja rozpętanej w ostatnich latach agentomanii, szpiegomanii wyłącznie na jednym kierunku, na kierunku wschodnim, na kierunku konkretnie rosyjskim, poszukiwanie tych już osławionych ruskich szpiegów, ruskich ONU, ruskich agentów w mediach społecznościowych, no pokazało tak naprawdę słabość państwa polskiego, niezdolność do głębszej analizy współczesnych procesów geopolitycznych i współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. To, że jesteśmy sojusznikami. W NATO, formalnie właśnie tutaj partnerami w Sojuszu Północnoatlantyckim, wcale nie oznacza tego, że nie prowadzone są różnego rodzaju działania lobbyingowe, działania mające na celu realizację strategicznych interesów, na przykład Republiki Federalnej Niemiec, za pomocą takiego instrumentarium, jakimi to państwo dysponuje, nie tylko wywiadu cywilnego czy wojskowego, ale także całego instrumentarium związanego z działalnością fundacji politycznych, właśnie różnego rodzaju ośrodków gospodarczych. Ta I tak dalej, i tak dalej, tutaj nie wnikając w szczegóły. Natomiast widać, że ta, to rozpętane poszukiwanie tych agentów, ruskich onut, szpiegów w mediach społecznościowych skończyło się kompromitacją, blamarzem służb państwa polskiego. Widać, że Prawdziwa agentura, prawdziwi szpiedzy są w aparacie władzy, w strukturach państwa polskiego, bardzo często w różnego rodzaju nietykalnych przez dekady kastach. Natomiast ograniczanie tylko i wyłącznie. Tej, tej, tej dyskusji o bezpieczeństwie do zagrożenia rosyjskiego jest moim zdaniem absolutnie nie na miejscu w dzisiejszym dynamicznym świecie, w zmieniającej się architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego, wykuwającym się nowym ładzie międzynarodowym. Polska powinna prowadzić politykę wielowektorową, ale także w kontekście zagrożeń umieć reagować elastycznie na różnego rodzaju zagrożenia i wykorzystywać potencjał, który, który mamy, a którego ewidentnie nie wykorzystujemy. Widać chociażby to w stopniu przygotowania delegacji niemieckiej i delegacji polskiej, właśnie na tych rozmowach, na tych konsultacjach międzyrządowych, kiedy Niemcy potrafili bardzo twardo, bardzo skutecznie realizować swoje po prostu interesy gospodarcze. Dziękuję Państwu za uwagę.